Jak najłatwiej przechodzić Minecrafta? Zaczynamy poradnik. Na sam początek przy zakładaniu świata polecam nazwać go Dream Speedrun. Zwiększa to szanse na zrespienie się w wiosce aż o 25%. Jeśli trafisz już do wioski, a nie będzie w niej kowala, koniecznie szukaj dzwona. Gdy już go znajdziesz, uderz w niego dokładnie 7 razy. W tym momencie kowal pojawił się parę bloków za tobą. W wersji 1.19.6 dodano całkowicie nowe piramidy, a można w nich znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. Jednak najlepsza z nich znajduje się tuż pod piramidą. A jest to Stronghold. Mało graczy o tym wie, jednak jednym z najlepszych sposobów na pokonanie smoka jest wrzucenie łóżek w miejsce portalu przed jego dokończeniem. Dzięki temu smok automatycznie wybucha, a my możemy cieszyć się zaoszczędzonym czasem.